Cześć moi kochani, witajcie. Dzisiaj o trzech krótkich słowach chcę wam opowiedzieć. Martin pytała mnie o trzy słowa i myślę, że to jest bardzo ciekawe dla innych też. Być może już to wiecie. Ja usiądę sobie na ławeczce, będzie łatwiej gadać. Być może już to wiecie. Są trzy słowa: by, aby, żeby. I one znaczą dokładnie to samo. Mogę powiedzieć: założyłem czapkę, żeby było mi ciepło. Albo założyłem czapkę, by było mi ciepło. Mogę też powiedzieć: założyłem czapkę, aby było mi ciepło. Ja myślę, że używam najczęściej słowa żeby. Ale to po prostu moje preferencje. Myślę, że może w różnych regionach Polski mówią różnie. Ale te trzy słowa są wybierane bardzo, bardzo często. Aby, by, żeby. Wszystkie są równoznaczne i wszystkie są równie często używane, także możecie sobie wybrać takie, które najbardziej lubicie. Muszę już iść, żeby nie spóźnić się na spotkanie. Trzymajcie się, cześć, na razie, pa, pa. A i jeszcze zapomniałem opowiedzieć wam o pogodzie. Pogoda, tak jak widzicie, dosyć szaro, ale ciepło. Jest powyżej zera, myślę, że jakieś 3, 4, może 5 stopni. Nie jest źle, nie ma wiatru. Powietrze dosyć wiosenne.